przychodzi cień, który wprowadza nas w uroczystość Narodzenia Pańskiego. Chcemy tutaj w naszej wspólnocie stworzyć taką wspólnotę bliskości i życzliwości. Niezależnie od tego, co się dzieje z nami na co dzień, co przeżywamy, jakie mamy trudności, chcemy dzisiaj tutaj między sobą przeżyć ten dzień w bliskości Pana Jezusa, ale także w bliskości nas samych. Słyszeliśmy te słowa Ewangelii. Ile razy przychodzi nam słuchać tej Ewangelii, to robi się nam tak bardzo ciepło na sercu. Czujemy się podniesieni na duchu, tak jakby przez moment przygarnięci przez kogoś bardzo kochającego. Bo tak rzeczywiście jest. Przychodzący na świat Zbawiciel. Ewangelia o tym zaświadcza. Nas wszystkich ma swoje upodobanie. To jest przedziwne. Nam by się wydawało, że kiedy człowiek jest słaby, grzeszny, tak można nawet powiedzieć, nikomu niepotrzebny, to właśnie ze zdumieniem patrzymy, że jest odwrotnie. I pierwszy o tym zaświadcza sam Bóg, że w nas wszystkich ma upodobanie. To znaczy, niezależnie od tego, kim jesteśmy, pragnie nas kochać i to kochać do końca. To jest taka, kochani, swoista katecheza wygłoszona raz, ale obowiązująca na całe nasze życie i życie wszystkich pokoleń, jakie znajdą się tutaj na ziemi. Jeśli Bóg nas tak umiłował, to po prostu nie wypada inaczej postępować w stosunku do innych. To właśnie tam jest to źródło tej naszej nadziei, że Bóg nauczył nas i ciągle uczy, że prawdziwa miłość do Boga polega na miłości do wszystkich ludzi. Niech ten dzień będzie pierwszy wśród innych właśnie takiej nauki o szacunku, miłości, pomocy, służbie wobec innych. Drodzy moi, mimo tej takiej nietypowej, jak na ten czas pogody, trochę smutnej, niech jednak te dni nie będą smutne, bo choćby tutaj widzimy, że możemy się jakoś spotkać, być blisko siebie, że jest wielu ludzi dobrej woli, wielu ludzi bardzo życzliwych, z otwartymi sercami. To wszystko razem stanowi, że możemy się poczuć bardzo dowartościowani i w jednej rodzinie. Niebawem zakończy się ten rok. Przyjdzie rok 2020. Pragnąłbym z całego serca w imieniu własnym, całej wspólnoty diecezjalnej, tutejszej instytucji, wszystkich, którzy z Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej współpracują, podzielić się jak najlepszymi życzeniami, żeby nigdy nie zabrakło w sercu takiej wewnętrznej otuchy, nadziei, i żeby nie było w naszym życiu takich dni, nie w sensie przyrodniczym, pochmurnych, ale takich, gdzie zwątpimy, że jest miłość. Nie. Niech Bóg nas od tego zachowa. Zawsze trzeba mieć w sercu wielką, wielką nadzieję, że ten, który nas umiłował do końca, pozwoli nam przejść przez całe życie bezpiecznie do nieba. I tego sobie wzajemnie życzmy.